Zespół szkół ponadpodstawowych imienia Adama Mickiewicza w Lubaniu to jedna z największych i najbardziej znaczących placówek oświatowych w powiecie lubańskim. Powstała 18 lat temu, w roku 2003, w wyniku połączenia dwóch ważnych lubańskich szkół średnich, liceum ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza oraz liceum ekonomicznego. Na bazie historii, tradycji wieloletnich osiągnięć szkoła podtrzymuje ich dobre imię i kształci młodzież zgodnie z przyjętymi zasadami, mając na uwadze Mickiewiczowskie słowa. W szczęściu wszystkiego są wszystkich cele. Obecnie Lubański Mickiewicz kształci ponad 800 uczniów, których do matury i egzaminu zawodowego przygotowuje 70-osobowa kadra nauczycielska. Wraz z początkiem każdego roku szkolnego społeczność szkolna wyznacza sobie cele i priorytety, które sukcesywnie realizuje w oparciu o koncepcję rozwoju placówki oraz najważniejsze wieloletnie założenia sprzyjające wielokierunkowemu rozwojowi ucznia, jego intelektowi, talentom i pasjom. Wiele miejsca zajmuje rozwój kompetencji miękkich, wzmacnianie poczucia własnej wartości, a przede wszystkim przekonanie, że wiedza jest niezaprzeczalną wartością. Wybierając Lubańskiego Mickiewicza absolwenci szkół podstawowych mogą podjąć naukę w klasach o konkretnych profilach z uwzględnieniem przedmiotów, które sprzyjają wykształceniu i umiejętnościom w wybranym kierunku zarówno w klasach liceum, jak i w klasach technikum. Tegoroczną rekrutację przygotowano do pięciu klas w Liceum Ogólnokształcącym. Szanowni Państwo, w Liceum Ogólnokształcącym proponujemy naukę w kilku tradycyjnych klasach rozszerzonych o przedmioty dodatkowe. Klasa A, matematyczno-fizyczna, z przedmiotami rozszerzonymi wskazaną matematyką i fizyką i przedmiotem dodatkowym algorytmiką i programowaniem. Klasa B, biologiczno-chemiczna, z takimi przedmiotami rozszerzonymi i przedmiotem dodatkowym fizyką medyczną. Klasa C językowa z komunikacją biznesową i rozszerzeniem z zakresu języka niemieckiego, angielskiego i języka polskiego i ze wskazaną komunikacją biznesową w tych dwóch językach obcych. Klasa D humanistyczna z podstawami psychologii, w której rozszerzony będzie przedmiot język polski, wiedza o społeczeństwie oraz historia i wskazane elementy psychologii. Ostatnia klasa wiceum ogólnokształcącym, która cieszy się dużą popularnością, jest to klasa E. Ogólna i tutaj rozszerzenie z języka polskiego, języka angielskiego i z geografii. W ramach tych klas będzie można również uczestniczyć w warsztatach z zakresu komunikacji w mediach społecznościowych. Absolwenci mogą również starać się o przyjęcie do klas technikum. Nauka w technikum związana jest z wyborem konkretnego zawodu. Młodzieży proponujemy naukę w trzech technikach: technik informatyk z elementami programowania, technik rachunkowości z elementami controllingu i technik ekonomisa z podstawami marketingu i zarządzania. Na wszystkich trzech kierunkach przedmiotem rozszerzonym jest matematyka. Wsparciu rozwoju intelektualnego, indywidualnych pasji i zainteresowań uczniów sprzyjają merytoryczne i inspirujące zajęcia dydaktyczne których efektywność wzmacniana jest poprzez wykorzystywanie technologii informatycznych i komunikacyjnych. Inicjatywą znacząco wpływającą na jakość nauczania i wychowania jest współpraca z uczelniami wyższymi. W ramach tego zadania odbywają się warsztaty, prelekcje i zajęcia laboratoryjne z nauczycielami akademickimi. Wśród bogatej oferty innowacji znajdują się takie programy jak Adaś Junior z Mickiewiczem do matury, Ragby Tak, Medyczny język angielski czy yoga dla młodzieży. Szkoła na bieżąco monitoruje też predyspozycje młodzieży, ich potrzeby związane z rynkiem pracy oraz warunki sprzyjające rozwojowi na ścieżce zawodowej. Dla rozwoju uczniów bardzo ważne są kompetencje kluczowe, wśród których znaczącą rolę odgrywa nauka języków obcych oraz rozwój kreatywności i przedsiębiorczości. Wieloletnia wymiana doświadczeń ze szkołami niemieckimi Christian Weise Gimnazjum w Citał i Intergimnazjum Landschule Forta w Naumburg koło Lipska umożliwia roczne lub półroczne staże językowe współpracę samorządów uczniowskich oraz inicjatywy, które wzmacniają więzi i poprawiają umiejętności lingwistyczne. Równie istotne są projekty unijne i edukacyjne. Najważniejsze z nich to praktyki zawodowe w Hiszpanii i Irlandii, wyjazdy studyjne do Bułgarii w ramach projektu Erasmus+, Plus razem łatwiej, wymiany z uczniami z Francji, Norwegii oraz Niemiec jako element programu Erasmus+, Plus, Talking about my generation, rozwój przedsiębiorczości, stypendia dla najlepszych, płatne staże, bezpłatne kursy na prawo jazdy czy wózki widłowe, szkolne mini przedsiębiorstwo, koło IT. Bardzo ważnym projektem, jaki realizuje szkoła, to program Interreg i Regional Management, w ramach którego działa firma uczniowska Adaś. Szkoła ma świadomość, że każdy uczeń oraz jego rodzice oczekują wsparcia w rozwoju pasji artystycznych, kompetencji społecznych i wzmacnianiu poczucia własnej wartości. Oprócz oczywistego rozwoju poziomu intelektualnego, równie istotna jest osobowość ucznia. Liczne inicjatywy, których autorami bardzo często są sami uczniowie, spotykają się ze zrozumieniem dyrekcji szkoły oraz kadry dydaktycznej placówki. Uczniowie swoje pasje i talenty rozwijają m.in. w Teatrze 9, kole medialnym i telewizji szkolnej Mickiewicz-TV, kole ekologicznym, klubie dyskusyjnym, kole robotyki i wielu, wielu innych. Niezwykle ważny jest rozwój samorządności uczniowskiej i realizacja zadań, które podejmuje samorząd uczniowski, wspomniana firma Adaś oraz nierzadko indywidualni uczniowie. Na stałe w kalendarz szkolny wpisał się m.in. Festiwal Talent Show, a także cykliczne uroczystości szkolne, koncerty charytatywne, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dni Otwarte Szkoły, czy Bieg pod nazwą Mickiewicz Charytatywnie. Warto wspomnieć, iż szkoła ściśle współpracuje z rodzicami oraz lokalnym środowiskiem samorządowców, przedsiębiorców i pracodawców, a także służb mundurowych. Jedną z inicjatyw była działalność proekologiczna i prozdrowotna uczniów. W odpowiedzi na te potrzeby szkoła realizuje program Eko EkoKuchnia Wegeneracja, Zielony Rower i wiele innych. Świadomość prozdrowotną podnosi koło pierwszej pomocy i mobilny punkt krwiodawstwa. Dobrej kondycji i zdrowiu uczniów sprzyja nowoczesna baza sportowa placówki i zaangażowani w dbanie o sprawność fizyczną swoich wychowanków nauczyciele, zaś poznawaniu okolic i ciekawych europejskich miejsc, liczne cykliczne wycieczki oraz wyjazdy integracyjno-krajoznawcze. Potwierdzeniem jakości pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli są laureaci wielu olimpiad i konkursów oraz liczne certyfikaty i wyróżnienia. Szkoła otrzymała m.in. tytuł Wiarygodnej Szkoły, brązową tarczę w rankingu czasopisma Perspektywy i wstąpiła do prestiżowego klubu przodujących szkół. Przeprowadzone rozmowy i wnioski płynące z analizy sytuacji powodują, że wybór kierunków i klas jest bardzo świadomy i wynika przede wszystkim z zapotrzebowania młodzieży. Bardzo istotne dla nas jako szkoły jest to, aby rozwijać osobowość uczniów, aby wspierać w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, aby rozwijać pasje, umiejętności i talenty, aby uczeń, który w przyszłości rozpocznie swoją zawodową ścieżkę, był przygotowany do pracy w zespole, był przygotowany do tego, aby zdobywać nową wiedzę i nowe umiejętności i potrafił zmierzyć się z nową rzeczywistością. Zespół szkół ponadpodstawowych imienia Adama Mickiewicza w Lubaniu to szkoła wielu możliwości, która realizuje swoją misję ujętą w czterech filarach edukacji. Uczyć się, by żyć wspólnie, uczyć się, aby wiedzieć, uczyć się, aby działać, i uczyć się, aby być.